Cześć, Rafał. I Łukasz. Witamy w programie, gdzie dwóch lub trzech. Tak jeszcze jest. Mam problemy chyba z zapamiętaniem tej nazwy, nie? Dlatego się tak łapiemy za język. Wiecie, znowu trzy odcinki pod rząd nagrywamy, także... No. Czyli tradycyjnie od świadectwa zaczynamy. Tak, świadectwo nadesłała Monika. Niedawno prosiłam o modlitwę za mojego tatusia. Było podejrzenie raka guza złośliwego żołądka. Pobranych między 30 a 50 wycinków do badania histopatologicznego. Żołądek był zacieniony bardzo, a lekarze, którzy mają doświadczenie wieloletnie z takimi sprawami, odpowiedzieli, że to rak. Tym bardziej, że tato bardzo schudł, a mój dziadek zmarł na raka żołądka. Jesteśmy obciążeni genetycznie, więc przypuszczenia były takie, a nie inne. Otóż nie ma żadnego raka. Pan Jezus uzdrowił mojego tatę. Dla nas to cud. Wyniki histopatologiczne wskazują na zapalenie. Wierzę, że to się też cofnie i tato będzie się nadal cieszył życiem z Bożą łaską. Nami, dziećmi, wnukami. Bo kiedy słaby człowiek upada, to on nas dźwiga. Wystarczy się mu zawierzyć i będzie dobrze. Jest dobrze. Chwała Panu z całego serca. Dziękuję za modlitwę. Ja bardzo dziękuję za modlitwę was po tej drugiej stronie i to, że no... spektakularne uzdrowienie. No, no dla nas, nas to może nie dziwi, bo już jesteśmy przyzwyczajeni, tyle tych cudów oglądamy na co dzień, ale każde uzdrowienie z raka jest szczególne, bo ostatnio się też dowiedziałem, że komórki rakowe są jak gdyby zaprogramowane na nieśmiertelność. I podczas modlitwy, ja tak zacząłem się modlić, że przemawiam do tych komórek w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszam im, że od dzisiaj już jesteście śmiertelni. Dlatego w tych modlitwach też tak róbcie. Dokładnie. To co, przechodzimy od razu do intencji, tak, które tak, mam tak. Tutaj przygotowane. Więc tak, pierwsza intencja jest od pani Aleksandry Wahala. Proszę o modlitwę w intencji koleżanki z pracy, która ma raka węzłów chłonnych i ma również problem z tarczycą. Z wieloma problemami właśnie. Dziś lekarze mieli jej zaproponować leczenie. Pragnę, aby się nawróciła. Wierzę, że zostanie uzdrowiona. Jest bardzo zrezygnowana. Kolejna intencja jest od pana Tomka. Gorąco proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej narzeczonej Ilonki z choroby nowotworowej. Jest to złośliwy guz odbytnicy. Jezu, w Tobie cała nasza nadzieja. I trzecia intencja od pani Martyny Nogi. Moja choroba jest trudna. Codziennie gazy z żołądka trawią żywcem tkanki mojego gardła i krtani. Nie rozumiem, czemu Bóg mnie tak doświadcza. Co zrobiłem? Nie wiem, czy zły spowodował to, co się ze mną dzieje. Na dotyku Boga zrozumiałem, że Bóg jest dobry, że ma wobec mnie dobre plany. I nie trzeba w to wątpić, że może uzdrowić i uzdrawia. Proszę was jeszcze raz o modlitwę. Mhm. Bóg nie doświadcza cię chorobą. Bóg tego nie robi. To jeżeli Bóg by tak robił, to by był sadystą. Jeżeli na swoje dzieci by zsyłał choroby, żeby cokolwiek je nauczyć. Po drugie, byłoby to nielogiczne. Zsyłam chorobę, a potem uzdrawiam. Co, jaki to miałby być cel? Dlatego Bóg nie doświadcza ciebie chorobą. Absolutnie. To jest nieprawda. Nie wiedziałem, że dzisiaj będą te intencje związane z tym rakiem. No, tak akurat. Dlatego się pomodlimy trochę mocno i wy też w tę modlitwę się zaangażujcie. Chciałbym dzisiaj jeszcze też to, co mnie uderzyło w psalmie 82, żebyście byli świadomi tego. Psalm 82, werset 6. To mówi Pan Bóg. Ja mówię, jesteście bogami. Oraz synami Najwyższego. Od razu uśmiech. I co? I pozamiatane, nie? Pozamiatane. Pozamiatane. Dobra, i z tą świadomością stajemy do modlitwy. Tak jest. Dobra, Ojcze, dziękuję Ci za Ducha Świętego, który jest w nas, który w nas pracuje. I my jako reprezentanci Pana Jezusa mówimy do tych guzów, tak. Do tych wszystkich komórek nowotworowych, ogłaszamy Waszą śmierć. To, że wy, komórki rakowe, myślicie, że jesteście nieśmiertelne, to jest kłamstwo. My w tym momencie w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy waszą śmierć.
Ja przemawiam do każdego układu immunologicznego w imieniu Jezusa Chrystusa, masz zwalczyć te komórki. Panie, te wszystkie rzeczy, które nie są stworzone, to odtwarzaj i stwarzaj. Wszystkie uszkodzenia, wszystkie braki w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja mówię do ciała, które jest doświadczone jakimkolwiek guzem. W imieniu Jezusa Chrystusa masz przejść na tryb takiego samouzdrowienia. Masz zwalczyć te wszystkie komórki, które są chore. Ja mówię do guzów w imieniu Jezusa Chrystusa. Was przeklinam. Macie usknąć, macie zostać wydalone z tych ciał i żaden guz już nie ma prawa. Ja ogłaszam strefę wolną od nowotworu. W imieniu Jezusa Chrystusa, tam gdzie jest Pan, tam nie ma żadnego nowotworu. I dołączajcie się do tej modlitwy. Bardzo was prosimy, abyście też wypowiadali te słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy te komórki rakowe. One nie mają już prawa funkcjonować w żadnym ciele. Nałóż wierzę teraz, że jeżeli masz problem z rakiem jakiejś części ciała, proszę cię o to, żebyś położył na tą część ciała, położyła rękę i modliła się z nami teraz modlitwą wiary, taką jak ziarenko gorczycy. I ja, Panie, przywołuję Twoje święte imię, Panie. W Twoim świętym imieniu ogłaszam uzdrowienie z wszelakich guzów, wszelakich nowotworów, z wszelakich zapaleń. Ogłaszam cofnięcie do stanu zdrowego, Panie, powołując się na autorytet Twojej krwi, bo Ty powiedziałeś, że w Twoim duchu, w Twojej mocy, z Tobą możemy modlić się o uzdrowienie. Dlatego ja, Panie, przywołuję Twoje uzdrowienie, ogłaszam Twoje uzdrowienie. Mówię do wszelakich komórek rakowych, wypad. Mówię do wszelakich komórek rakowych, odejdźcie z ciał tych ludzi, zostańcie wydalone. Ogłaszam Bożą wolność, Boże uzdrowienie. Ogłaszam przebaczenie samemu sobie. Ogłaszam, że przebaczenie samemu sobie, które może być podstawą do tego, że jesteś chory, chora. Ogłaszam przebaczenie w miłości Bożej. Wierzę, że Bóg teraz doświadcza. Wierzę, że Bóg doświadcza was. Przyjmujcie to w mocy Ducha Świętego. Przyjmujcie to. Ja wierzę, że też jest osoba, która teraz doświadczasz takiej łagodności w przełykach. W przełyku Bóg leczy cię z refluksu, ale też jest osoba, która ty jesteś uczulona na jakiś rodzaj, jakiś pokarm. Nie możesz jeść pewnych rzeczy. I Bóg to uzdrawia. Czujesz takie ciepło w przełyku. Ja też wierzę, że jest osoba, która jest... Masz problem z bulimią, z anoreksją. Cały czas do siebie mówisz, że jesteś beznadziejna. Bóg ci mówi i podkreśla, to On cię stworzył. To On mówi do ciebie, że jest zakochany w tobie po uszy. Że zacznij jeść te... Nie musisz się podobać sobie przed lustrem. Nie musisz słuchać tego kłamcy, który mówi cały czas, że jesteś za gruba, że jesteś niefajna. Że żadne przekleństwo i żadne niemiłe słowo rzucone w twoją stronę już nie ma żadnej mocy nad tobą. Ja też wierzę, że jest osoba, która też czujesz ciepło po prawej stronie, w potylicy. I masz takie komplikacje po chemii. To chyba był nowotwór. Tak, to był nowotwór mózgu. Masz komplikacje po chemii, masz niewładną prawą rękę i prawe biodro. I w tym momencie Pan to uzdrawia. Ty zaczynasz czuć mrowienie, na przemian zimno i ciepło w tym ciele. Bóg ciebie uzdrawia w tym momencie. A wierzę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy nałożyli sobie rękę na czoło, na głowę. Macie częste bóle migrenowe i dajecie sobie wmawiać, że może to będzie rak, może to jest guz, może umrę, może już umieram. Pamiętacie zeszły odcinek? Błogosławcie sobie. Mhm. Błogosławcie swojemu ciału, każdemu narządowi. Błogosławcie, odrzucajcie te myśli, nie przyjmujcie ich, od razu pod krzyż z nimi. Nakładajcie ręce na te bolące rzeczy i błogosławcie sobie, przyjmujcie te błogosławieństwo. Postanowiliśmy dograć zakończenie, bo ostatnie nagranie mieliśmy małą usterkę techniczną, ale ta usterka techniczna nastąpiła wtedy, kiedy już się z wami żegnaliśmy. Dokładnie. Więc krótko dzisiaj was pożegnamy i błogosławimy wam. Błogosławimy i też przed chwilą oglądaliśmy jeszcze raz ten cały odcinek. To był mocny odcinek, tam było... No... Tak, dokładnie. Dużo, dużo było poznań i wierzymy, że ten odcinek powinien ujrzeć światło dzienne, a to, że gdzieś tam mieliśmy przeszkody techniczne na sam koniec, które nie pozwoliły nam dograć tej końcówki, chcemy być z wami szczerzy, dogrywamy to teraz, no i odcinek się ukaże. Oczywiście, do następnego razu, ale to tylko jest dla nas taki malutki dowód, że ten odcinek jest, musi ujrzeć światło dzienne i że jest mocny. Ważny i potrzebny. Ważny i potrzebny.
Zostańcie z Bogiem. Zostańcie z Bogiem.